Dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło, że mam tę sposobność, by zaprosić dziś Państwa na rozmowę o kompetencjach proinnowacyjnych i o tym, w jaki sposób w projekcie Szkoła dla Innowatora pracujemy nad ich rozwijaniem u uczniów. Nazywam się Magdalena Bogusławska, jestem ekspertką merytoryczną właśnie w projekcie Szkoła dla Innowatora, a do naszej dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Olgę Tusz-Wciurkę, wspaniałą nauczycielkę języka polskiego i wychowawczynię klasy projektowej ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Janusza Korczaka w Szprotawie. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami też Janusz Żmijski, długoletni współpracownik CEO, a w projekcie Szkoła dla Innowatora trener i doradca nauczycieli i nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu. Dzień dobry, Januszu. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mikrofon działa. Chciałam zwrócić uwagę, jeśli Państwo pozwolą, że dobraliśmy się na tą naszą rozmowę tak, by reprezentować, jeśli mogę tak to określić, bardzo różne punkty widzenia, bardzo różne perspektywy patrzenia na projekt i właśnie na rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych. Z mojej strony jest to patrzenie na to, jak budować, jak konstruować program wsparcia dla nauczycieli, by właśnie skutecznie, efektywnie, systematycznie i przede wszystkim też z jakąś satysfakcją pracowali z uczniami. Janusz jest tą osobą, która przekłada ten program na konkretne działania, które służą wspieraniu nauczycieli, a Olga z kolei po prostu to w swojej szkole ze swoimi uczniami robi. Chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć parę słów o samej koncepcji kompetencji proinnowacyjnych. Dlaczego uważamy, że są tak ważne dziś w tym jakże trudnym, jak bardzo zmieniającym się świecie. Będziemy też trochę mówić o praktykach, metodach, strategiach, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji i które też promujemy w naszym projekcie. Oczywiście nie poświęcimy temu zbyt wiele czasu ze względu na czas, który mamy na tą naszą dzisiejszą rozmowę przeznaczony. Opowiemy też o aktywnościach uczniów, które wiążą się z ich osobistym doświadczeniem rozwijania kompetencji. Chcemy też podjąć kwestię tego, jak diagnozować i monitorować, albo jak my to robimy w projekcie, rozwój, poziom kompetencji proinnowacyjnych i na końcu podsumować, oddając trochę pośrednio, ale jednak głos uczniom z Olgi projektowej klasy. A więc bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa zapraszam. Kompetencje proinnowacyjne, jak my w projekcie rozumiemy ten termin, więc przede wszystkim tak, jak to rozumieją różne inne instytucje i organizacje, które pracują z kompetencjami, jest on dla nas przede wszystkim zdolność osoby, zdolność jednostki do podejmowania działań. Tutaj bardzo ważne słowo jest to działanie, czyli innymi słowy wykorzystywania w praktyce tego, czego się nauczyliśmy wcześniej, czyli posiadanych wiedzy i umiejętności. Tak jak to się dzieje w przypadku kompetencji kluczowych, w naszym polskim systemie dobrze znany jest ten taki podział kompetencji na trzy atrybuty. Z jednej strony wiedzę, która jest znajomością z jednej strony teorii, idei, pewnych twardych informacji, tak zwaną wiedzę deklaratywną, z drugiej strony wiedzę proceduralną, która jest formą różnych skryptów, procedur, czy też sposobów działania, które można zastosować w określonych sytuacjach. No i umiejętności, czyli właśnie sprawność użycia, wykorzystania obu tych rodzajów wiedzy, które są bardzo ważne w konkretnych, określonych sytuacjach. No i postawy, czyli ta gotowość jednostki do podjęcia takich lub innych działań w określonym kontekście sytuacyjnym. Kompetencje z nauki to są bardzo duże obszary, jest tam bardzo wiele elementów i ważna kwestia, która tutaj zawsze się musi wydarzyć, ważny ruch to jest, żeby je zdekomponować. Dlaczego zdekomponować? No dlatego, że one troszkę metaforycznie przypominają linę skręconą z cieńszych lin.
I rozdzielenie tej liny pozwala stworzyć elementy, nad którymi można pracować. Bo gdybyśmy nauczycielowi w szkole powiedzieli, mamy pracować nad innowacją, to prawdopodobnie złapałby się za głowę, ponieważ w tej innowacji się kryje tyle elementów, że nie wiedziałby nawet od czego ma zacząć. Dlatego też na samym początku wydarzyło się coś, w czym my nie braliśmy udziału, nauczyciele i doradcy, ale co stworzyło narzędzie. Mianowicie po dekompozycji tego bardzo wielkiego obszaru, jakim jest innowacyjność, powstał zestaw 5 kompetencji. Dzisiaj mówimy o nich kompetencje, czasami używaliśmy wiązki kompetencji, ale dzisiaj częściej mówimy o nich kompetencji. Bardzo zgrabny zestaw 5 kompetencji. Zgrabny mówię dlatego, że bardzo w wielu projektach interesowałem się kompetencjami w różnych ujęciach, na przykład kompetencjami kluczowymi europejskimi albo Entercomp, takim zestawem 15 kompetencji przedsiębiorczych. I na tle tych zestawów nie tylko ten bardzo dobrze się prezentuje, ale jest naprawdę zgrabny, wygodny w użyciu. A ponieważ składa się z 5 kompetencji, więc teraz zdradzę, że jak się uczyłem tego, to sobie zrobiłem takie narzędzie, mianowicie 5 kompetencji to jak 5 palców, prawda? A dłoń to jest właśnie ta dłoń, która wykonuje najrozmaitsze ruchy, którą wykorzystujemy do pracy w różnych sytuacjach, to jest innowacyjność. W związku z tym każdej z tych kompetencji przypisałem jeden palec, trochę z atrybutami takimi, które pozwalały mi zapamiętać. Kciuk to jest rozwiązywanie problemów. Jest to bardzo ważny palec, ten, który różni nas w ogóle, wyróżnia nas w świecie przyrody. Wprawdzie naczelne też mają kciuki, ale nie takie jak my. To dzięki niemu jesteśmy tak sprawni manualnie. Utrata kciuka to jest bardzo niedobra rzecz dla tych, którzy jej doświadczyli. I ten kciuk jest przypisany rozwiązywaniu problemów. Dlatego, że moim zdaniem to jest jak primus inter pares między tymi równymi ważnymi kompetencjami. Rozwiązywanie problemów jest moim zdaniem taką, która wyróżnia właśnie innowacyjność w naszym zestawie. A więc kciuk to rozwiązywanie problemów. Samodzielność myślenia to jest palec wskazujący, ponieważ no, to jest krytyczne myślenie, które prowadzi do pewnych konstatacji. Tak, to jest tak, to jest tutaj. A więc po procesie myślenia mamy pewien efekt, rezultat. I to jest kciuk. Trochę problemów miałem, przyznam, z palcem dużym. I po namyśle postanowiłem go przypisać do liderstwa, ponieważ on się wyróżnia. U większości ludzi jest dłuższy niż pozostałe palce, a liderów też widać w grupach. Jeżeli się pojawią liderzy, to dokładnie ich widać. Możemy obserwować ich działanie, prawda? A więc to jest liderstwo. Jeżeli chodzi o współpracę, to nie miałem żadnych wątpliwości. To jest palec serdeczny. Współpraca to jest taka aktywność, w której nawiązujemy kontakty, tworzą się relacje, a więc palec serdeczny, na którego zakładamy obrączki, zarówno zaręczynowe, jak i później małżeńskie, doskonale mi do tego pasował. No i mały palec to jest zarządzanie sobą. Ta kompetencja ma po rozpisaniu, po takim zdekomponowaniu, ma najmniej elementów. W związku z tym jest to ten mały palec, ale nie jest on oczywiście najmniej ważny. I to jest dłoń. To jest innowacyjność. Tak się tego nauczyłem w tych pierwszych krokach, kiedy musiałem sobie sam przyswoić to, o czym później rozmawialiśmy z nauczycielami. Teraz, jeżeli byśmy to tak troszeczkę dokładnie obejrzeli, to już kilka razy tutaj dzisiaj do tego nawiązywaliśmy, więc nie poświęcimy temu może zbyt dużo czasu. No to oczywiście rozwiązywanie problemów składa się z jednej postawy. O, jeszcze powiedzmy tak, że w skład tych kompetencji, tych 5 palców, tak jak mamy tutaj poszczególne fragmenty palca, wchodzą elementy. Są nimi najczęściej złożone dość umiejętności oraz postawy. Zwykle jest w trzech przypadkach mamy do czynienia z jedną postawą, a w dwóch przypadkach są dwie postawy przypisane do jednej kompetencji. W rozwiązywaniu problemów mamy tę postawę, zresztą we wszystkich tutaj na niebiesko zaznaczoną, jest to tolerancja dla wieloznaczności i nieprzewidywalności. Czym jest postawa w tym zestawie? No, postawa jest przede wszystkim pewną przestrzenią, w której jest możliwe realizowanie, jest możliwe działanie umiejętności, działanie wedle tych umiejętności, które tutaj są. Więc mamy tutaj jedną postawę i 3 elementy. No to 3 elementy to, jeżeli rozwiązujemy problem, to są po prostu kolejne etapy rozwiązywania problemów. Najpierw trzeba go zrozumieć i przeanalizować, później zaprojektować rozwiązanie, a później zastosować te metody wnioskowania, które mamy, żeby to rozwiązanie było pełne. Przy samodzielności myślenia to jest właśnie taka sytuacja, że mamy dwie
postawy, ciekawość poznawczą i nonkonformizm poznawczy. I są dwa elementy związane z umiejętnościami, zarządzanie informacją i wnioskowanie. Te dwie jeszcze łączą się ze sobą, to też one są blisko tutaj w moim schemacie, dlatego że w obu występuje element bardzo ważny przy innowacyjności, mianowicie elementy związane z kreatywnością. Nonkonformizm poznawczy to nic innego jak właśnie stosowanie do poznawania różnych trików, sposobów, które nie wiążą się zawsze z racjonalnością, które powodują, że szerszy się staje obszar naszych poszukiwań. Jeżeli chodzi o liderstwo, to mamy tutaj inicjatywność. Liderstwo jest kompetencją, która najbardziej przypomina mi kompetencje związane z przedsiębiorczością. Jest tutaj sporo elementów takich przedsiębiorczych i tutaj mamy inicjatywność, podejmowanie refleksji, zarządzanie zmianą. Jedną postawę mamy także we współpracy, indywidualną odpowiedzialność i mamy trzy umiejętności. Trzy umiejętności, ostatnio doszła jedna. Zwróćcie uwagę, że tutaj, jeżeli ktoś już te kompetencje dobrze opanował, że mamy dwie kompetencje, w których doszło ostatnio do zmian. Nasza pula kompetencji, nasze rozwiązania są elastyczne. Więc mamy tutaj coś nowego we współpracy, to jest regulowanie współpracy, jest komunikacja, podejmowanie działań nastawionych na osiągnięcie synergii. No i ta ostatnia kompetencja, właściwie wytrwałość, która tutaj się pojawia jako postawa, mogłaby być w każdej kompetencji, jako czynnik, który jest niezbędny do tego, żeby poprzez systematyczne działania ktoś, kto bierze na siebie wykształcenie, rozwinięcie tej kompetencji, rozwinął to, a nauczyciel, który stoi za tym, żeby przygotować tego kogoś, również musi systematycznie podejmować działania. Więc wytrwałość jest tutaj bardzo ważna i orientacja na przyszłość. Tak wyglądał po zdekomponowaniu nasz zestaw umiejętności, kompetencji wchodzących w skład kompetencji proinnowacyjnych, czyli innowacyjności. I tutaj od razu powiem tak, dlaczego właściwie tego uczymy? No już tutaj też pojawiły się takie wypowiedzi, które nawiązywały do tego. Otóż jest wiele powodów, dla których warto kształcić i rozwijać te umiejętności. Jedną z nich jest rynek pracy. Ja nie uważam, żeby to była najważniejsza kwestia, ale jest dość wymierna, dlatego że często pojawiają się takie katalogi najbardziej w danym momencie poszukiwanych umiejętności czy kompetencji. I jeden taki katalog postanowiliśmy wam zaprezentować, żebyście teraz sami zechcieli zobaczyć, jak wiele tutaj w tych ważnych dzisiaj na rynku pracy kwestiach jest umiejętności, które pojawiają się w naszym zestawieniu. Ten pochodzi z World Economic Forum i mówi o umiejętnościach 2022 roku. I jest 10 tak zwanych rosnących, czyli wzrasta nieustannie zapotrzebowanie na te umiejętności. Sami ocencie, ile tutaj się pojawia elementów na różnym poziomie ogólności, elementów, które są zawarte w naszej dłoni, w naszym zestawie 5 kompetencji proinnowacyjnych. A to z kolei spadkujące umiejętności, ponieważ jest też cały szereg umiejętności, które wędrują w dół, coraz mniejsze jest na nie zapotrzebowanie na rynku, nadal pewnie są niektóre istotne, ale coraz mniej. No i tutaj taki komentarz nam przyszedł do głowy, jak to oglądaliśmy z Magdą, że zobaczy, ile jest tutaj umiejętności, kompetencji i różnych innych elementów, na których się dzisiaj szkoła skupia, polska, prawda? Które uchodzą za ważne, uchodzą też za ważne przy testowaniu uczniów. Mówisz, Januszu, tutaj o tej przyszłości, o tym, że uczniowie będą poszukiwani na rynkach pracy, ale przecież tak naprawdę przyszłość zaczyna się już dziś, więc warto też pomyśleć o tym, dlaczego tak ważne jest kształtowanie tych kompetencji od teraz, od tego momentu, w którym przyłączyliśmy się do działań projektowych, dlatego że zmienia się rzeczywistość. Tak naprawdę żyjemy w erze informacji. Kiedyś to my szukaliśmy informacji, dzisiaj informacja szuka nas. I ta odwieczna zasada 4Z, znana nam tak doskonale, czyli zakuć, zdać, zapomnieć, a co starsi jeszcze to 4Z, studenci chociażby sobie dokładali, czyli też i zapić, to dzisiaj należałoby
przemodelować tę zasadę. Czyli dzisiaj obowiązuje troszkę inna zasada 4Z. Uważam, że po pierwsze powinniśmy nauczyć właśnie znaleźć informacje naszych przez naszych uczniów. Następnie powinni je zweryfikować, zastosować, może jeszcze przed zastosowaniem zrozumieć i na końcu zastosować. I kompetencje, o których my dzisiaj mówimy, które kształtujemy, właśnie tę zasadę 4Z rozwijają, tą nową zasadę. Tak, dokładnie tak. My dosyć dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby opowiedzieć Państwu o kompetencjach, o tym, co zawiera każda z nich, a także o tym, dlaczego one są tak ważne i tak istotne. Dlaczego to robimy? Dlatego, że wydaje nam się, a bazujemy tutaj na takim modelu, który znaleźliśmy i dostosowaliśmy nieco do potrzeb naszego projektu, do naszego postrzegania tego, jak z tym projektem, jak nie z projektem, tylko z kompetencjami pracować dzisiaj w polskiej szkole. Mam na myśli taki model Billa Lukasa i Helen Spencer, model, który pokazuje pracę w szkole nad rozwojem kompetencji uczniów na 4 płaszczyznach. Pierwszą z nich jest właśnie dogłębne zrozumienie kompetencji. Jest to dla nas bardzo ważne. To nie chodzi o jakieś tam akademickie analizy, które są bezużyteczne. My stoimy na, mamy głębokie przekonanie, że by dobrze, świadomie, celowo i systematycznie rozwijać te kompetencje, najpierw musimy je dobrze zrozumieć, czyli właśnie rozłożyć na takie elementy, na takie czynniki, które powiedzą nam, które powiedzą nauczycielce, nauczycielowi, co też konkretnie on, ona ma robić w klasie, w szkole ze swoimi uczniami. Przykładowo, jeśli pokazywaliśmy, że kompetencja współpracy ma w sobie tą grupę umiejętności komunikacja. Komunikacja to jest słuchanie innych, to jest formułowanie wypowiedzi, to jest uwspólnianie rozumienia i tak dalej, i tak dalej. I dopiero ten poziom analizy, ten poziom wyjaśniania nam samym tego, czym jest kompetencja, pozwala nam na to, by planować i projektować działania z uczniami, bo my sami to dobrze rozumiemy. W tym modelu, o którym mówiłam, Lukasa i Spencer, właśnie to dogłębne zrozumienie kompetencji jest tym pierwszym krokiem. Kolejnym jest stworzenie w klasie, w szkole klimatu, który będzie sprzyjał pracy z kompetencjami. Klimatu, który pozwoli uczniom czuć się bezpiecznie, a więc na przykład praca z błędem, współpracować z innymi, budowanie relacji, który pozwoli także budować czy tworzyć taką przestrzeń, która będzie przyjazna i do wspólnej pracy, i do myślenia, a więc rearanżacja. Kolejna płaszczyzna modelu, którym się posługiwaliśmy, jest to tak zwane zarządzanie uczeniem, a więc dobór metod, praktyk, strategii, które sprzyjają. Czemu sprzyjają? Jeśli przypomnimy sobie tą ogólną bardzo na początku definicję kompetencji, to przypomnijmy, że mówiliśmy tam działanie, aktywność i konkretne, praktyczne sytuacje. I właśnie takich metod szukaliśmy i takie metody staraliśmy się pokazywać nauczycielkom, nauczycielom z naszego projektu. Ostatni element, czyli budowanie zaangażowania uczniów w rozwój kompetencji. Nie da się uczyć współpracy, jeśli się tej współpracy nie podejmuje. Nie da się stawać coraz bardziej samodzielnym człowiekiem, osobą radzącą sobie samodzielnie w określonych sytuacjach, bez próbowania, bez podejmowania działań. Więc co tutaj nam pomaga? Także jeszcze raz, prawo do błędu. Jeśli dajemy uczniom prawa do błędu, nie ma strachu przed niedobrą oceną, nie ma strachu przed tym, że ktoś mnie potraktuje jako osobę, która czegoś nie wie, czegoś nie umie, jest słabsza, jest gorsza. To także praca z pytaniami i to nie tylko pytaniami, które my nauczyciele zadajemy uczniom, choć też zawsze pamiętamy o tym, by były to takie pytania, które angażują te bardziej złożone, te wyższe poziomy taksonomicznego myślenia, a więc nie pytania o dane, fakty i tak dalej, ale też pytania, które uczniowie formułują sami, samodzielnie.
Mogę dodać jeszcze jedną rzecz. Te strzałki mogą być mylące. To nie są etapy. To te rzeczy, te elementy, te obszary, myślę, że najbardziej mi pasuje nazwa obszary, pojawiają się czasami jednocześnie, czasami w bardzo różnej kompozycji, ale powinny się pojawić w szkole pracującej. Tak, dokładnie, dlatego nie mówimy o krokach, tylko bardziej mówimy o obszarach, płaszczyznach. Bardziej szukamy takich sformułowań, które pokazują, że pewne rzeczy dzieją się równocześnie. Bo w praktyce mojej szkoły było często tak, że do dogłębnego zrozumienia kompetencji dochodzili nauczyciele, którzy już robili różne rzeczy w szkole związane z kompetencjami, po prostu przez ciekawość. Więc to nie był pierwszy krok przez to, żeby pogłębić swoją wiedzę. Ale myślę, że ważne jest przede wszystkim, żebyśmy pokazali Państwu dzisiaj, co to znaczy w praktyce, jak to wyglądało w szkole. Ja mam to wielkie szczęście pracować z doskonałymi, świetnymi dziewczynami pod okiem równie świetnej dziewczyny mojej pani dyrektor. I zastanawiając się nad modelem Lukasa, nad tym, jak zmierzyć się z kompetencjami, doszłyśmy do wniosku, że edukacja i rozwój zaczyna się od małych rzeczy, od małych sytuacji dydaktycznych i od tego postanowiłyśmy wyjść, czyli od tych drobnych kroków, które budowały atmosferę sprzyjającą uczeniu się, ale po takiej diagnozie i zastanowieniu się, co jest potrzebne naszym uczniom, co jest potrzebne do ich lepszego funkcjonowania, stworzyłyśmy taką grupę wsparcia, chyba tak mogłabym nawet to nazwać, gdzie dzieliłyśmy się pomysłami. Dałyśmy sobie prawo do błędu, bo jeżeli wymagamy, może nie wymagamy, ale uważamy, że błąd jest tym elementem uczącym z perspektywy ucznia i w jego pracy, to tak samo będzie w naszej sytuacji, więc to prawo do błędu sobie dawałyśmy i wspólna wymiana doświadczeń, uwag, tworzenie materiałów pozwalało nam lepiej rozwijać te kompetencje i pracować z klasą. Zaczęliśmy od klasy projektowej, ale nie na niej tylko się skupiliśmy. Dzięki temu, że pracujemy też z innymi klasami, to prawie cała szkoła została objęta tymi działaniami, praktykami, metodami pracy i zawsze uczeń był na pierwszym miejscu. To właśnie działanie ucznia i przestrzeń aktywności, przestrzeń do rozmyślań i refleksji właśnie ze strony ucznia była dla nas najważniejsza. Powtarzałyśmy sobie, ale też i naszym uczniom bardzo często, że mogą być lepsi. Mogą być lepsi, ale od siebie samych z dnia wczorajszego. Nie lepszy od kolegi, nie lepszy od koleżanki. Pokonuj swoje trudności, rozwijaj się swoim tempem, działaj pod naszym okiem, kierunkiem, ale tak jak umiesz najlepiej. Więc w ten sposób współpracowaliśmy, rozwijając. Dziękuję, dokładnie tak. Tak jak już mówiliśmy, to co dla nas było ważne, to przede wszystkim ta celowość, czyli to celowe, świadoma praca z kompetencjami. Żeby to było celowe, uznaliśmy, że to musi też być zaplanowane. Jeśli zaplanowane, to także systematyczne, czyli nie akcydentalne, nie od czasu do czasu, nie wtedy, kiedy nam się przypomni, czyli myśląc o celach lekcji, wśród tych celów lekcji zarówno cele, nazwę je z podstawy programowej, z programu realizowanego, ale także cele, które odnoszą się do rozwoju tych poszczególnych elementów, tych najniższych elementów składowych kompetencji, z którą pracowaliśmy. Też doszliśmy do wniosku i to nam się niezwykle, niezwykle sprawdzało, że nie da się rozwijać kompetencji w pojedynkę. Nie można być takim samotnym białym żaglem w szkole, który rozwija bardzo złożone konstrukty, jakimi są kompetencje. Tutaj to oddziaływanie na ucznia musi jakby iść z różnych kierunków, musi dotyczyć parunastu osób. Dlatego bardzo mocno stawialiśmy i stawiamy też na to, co nazywamy współpracą nauczycieli. Więc ucząc uczniów współpracy, nasi nauczyciele, nasze nauczycielki, zresztą to wybrzmiewa często w ich wypowiedziach, także sami się uczyli, czy też rozwijali wzajemną współpracę. Materialnym wyrazem celowości, planowości, współpracy był plan systematycznej pracy nad rozwojem kompetencji proinnowacyjnych, który pojawił się, o ile pamiętam, na szkole zimowej, w szkole zimowej naszej, tak? Dobrze pamiętam? Tak, mniej więcej po pół roku eksperymentowania z różnymi... On
tak, z różnymi elementami i on przybrał postać dość złożonego arkusza excelowskiego, który na pierwszy rzut oka przynajmniej we mnie wzbudził dużo emocji, ale okazało się po dekompozycji tak, tego arkusza, że nie jest taki straszny. Natomiast zawierał dużo elementów rzeczywiście. To było tak, że tam były i deklaracje nauczycieli co do tego, czym się chcą zajmować, i ich wybory dotyczące praktyki, którą się chcą zajmować, dotyczące wiązki kompetencji. Były także oczywiście deklaracje dotyczące pracy grupowej. Był tam element monitoringu, chociaż nie był obligatoryjny, ale chyba część szkół z niego skorzystała. Można było sobie zaplanować i przeprowadzić w oparciu o te plany monitoring. I był element ewaluacji, czyli taki kończący element ewaluacji, do którego dwukrotnie szkoły podchodziły. To jest ten nasz plan. Oczywiście plan jest w tle. Tutaj Rada radzi właśnie, jak skorzystać z tego planu. Plan stał się dla nas takim drogowskazem, taką mapą, dzięki której mogłyśmy jako dziewczyny, mówię z mojej szkoły, zmierzyć się z tymi wyzwaniami, ale również było to doskonałe narzędzie dyscyplinujące. Dzięki temu, że pojawiły się zapisy ilościowe, nie tylko te jakościowe, ale ilościowe przede wszystkim, to wymagało to od nas takiej samodyscypliny, refleksyjności, więc to pozwoliło rozwijać się nie tylko naszym uczniom, ale również nam. No właśnie, jeśli nawiążemy do tej trzeciej płaszczyzny, tego trzeciego obszaru, który pokazywaliśmy Państwu w kole, w naszym kole, kole Lukasa i Spencer, tym obszarem było zarządzanie uczeniem, czyli właśnie refleksja i dobór różnorodnych metod, praktyk, strategii dydaktycznych, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji. Zaproponowaliśmy nauczycielom na samym początku cztery praktyki, które w naszym przekonaniu, ale to nam się zupełnie dobrze sprawdziło, są świetne do tego, by pracować z kompetencjami naszymi proinnowacyjnymi. Tak, te cztery praktyki rzeczywiście doskonale rozwijają kompetencje proinnowacyjne, dlatego że lepiej myśli się wspólnie niż samotnie, więc praca w parach, praca w grupach stała się codziennością na naszych lekcjach i nikt się nie obawiał tego, czy znajdzie na to czas, czy nie, bo okazało się, że wystarczy kilka minut czasami na pracę w parach, aby właśnie uczeń był zaangażowany, bo to jest bardzo ważne, dzięki temu rozwijamy również współpracę między uczniami i możemy sprawdzić, jak uczniowie angażują się w swój proces dydaktyczny, jak biorą odpowiedzialność za swoją edukację i wspólnie mierzą się z trudnościami. I tutaj w tej praktyce pracy w parach i grupach doskonale sprawdzała się technika partner do rozmowy czy metoda grup eksperckich, ale akurat w mojej klasie, w mojej sytuacji losowanie cotygodniowych par, które przez cały tydzień siedziały ze sobą na lekcjach, współpracowały na różnych płaszczyznach, pozwoliło na to, że ta współpraca i rozwijanie tych kompetencji było doskonałe. Inną praktyką, która równie dobrze sprawdzała się i była wykorzystywana na wielu lekcjach i też można byłoby powiedzieć każdego dnia, to była praca z błędem. I jest takie przekonanie nasze nauczycieli, ale i uczniów, że my tego błędu nie lubimy. Tak się staramy gdzieś przed nim bronić. Ale błąd jest elementem rozwoju i dzięki temu, że sobie go uświadomimy, podejdziemy do niego refleksyjnie, naprawimy, to jest to doskonała droga do nauki. I na szczęście mija epoka polowania na błędy. Dzisiaj jest ich już coraz mniej, ale ważne, żeby w szkołach były wprowadzane strategie pracy z błędem. Czyli abyśmy zadawali naszym uczniom pytania o nie tyle wynik, co o sposób dochodzenia do danego rozwiązania. Abyśmy zastanawiali się, czy w każdej sytuacji ten wynik będzie taki sam, czy są może jakieś momenty, w których można zmodyfikować pewne działanie. Wprowadzenie dzienniczka uczenia się lub niekoniecznie samego dzienniczka jako osobnego narzędzia, ale chociażby podsumowania lekcji w formie
formie pytań, co mi się udało, a co mi się nie udało, gdzie popełniłem błąd i co zrobić, żeby tego błędu następnym razem nie popełnić, to jest też budowanie tej refleksyjności w uczeniu się, a ten refleks i taka samoanaliza pewnych działań to jest motor w uczeniu się, więc jakby to jest bardzo ważny element pracy i współpracy z naszymi uczniami. Wykorzystanie chociażby zielonego długopisu do sprawdzania prac, więc tutaj tych pomysłów i jakby sposobów na budowanie kultury pracy z błędem jest bardzo dużo. Chociażby też negocjowanie oceny, pamiętam jak bardzo uczniowie byli zaskoczeni, kiedy zaproponowałam im taką negocjację, gdy mogli znaleźć błąd w swoim wypracowaniu, przy mnie go poprawić, wyjaśnić, no i wówczas mieli szansę na wyższą ocenę, jeżeli to oczywiście dotyczyło takiego oceniania. Mamy zadawanie pytań jako trzecią praktykę sprzyjającą rozwijaniu kompetencji i my je bardzo lubimy, te pytania, my nauczyciele, i tak naprawdę czasami zasypujemy pytaniami naszych uczniów, a w tej praktyce najważniejsze jest to, żeby to były pytania angażujące całą klasę, aby to były też pytania, które będą dotyczyły jakby wyższych poziomów taksonomii Bluma, żeby dotyczyły takich pogłębiania myślenia. I też jest kilka sposobów doskonałych, które poznaliśmy podczas działań projektowych, ale też ważne jest, byśmy nie zapominali, że nasi uczniowie powinni zadawać pytania. Oni łatwiej odpowiadają na pytania, które my im zadajemy. Taka była tendencja i przyzwyczajenie. A wystarczy czasami zrobić odwróconą kartkówkę, gdzie poda się odpowiedzi i uczeń będzie musiał dokonać analizy, syntezy i dogłębnie zastanowić się nad tym, co poznał do tej pory, żeby sformułować właściwie pytanie. Tymi drobnymi krokami, drobnymi metodami, sposobami, czy chociażby metodą gwiazdy, która też jest dość znana nauczycielom, gdzie uczniowie mogą sami na zakończenie lekcji zaznaczyć istotne informacje, ważne dla nich, potem skonsultować je z pozostałymi uczniami i zadać pytanie na zakończenie lekcji, na które jeszcze nie znaleźliśmy odpowiedzi. Więc tych możliwości jest bardzo dużo. Wystarczy tylko pochylić się nad nimi i wykorzystać. Podobnie jak informacja zwrotna, czteroelementowa, w której będziemy wskazywać nie tylko to, co uczeń robi dobrze, ale również to, z czym ma kłopot, co może uzupełnić, co może poprawić, zmienić, udoskonalić, a później wskażmy mu, jak może to zrobić i jak dalej się rozwijać. Tak. Cztery praktyki proponowaliśmy naszym nauczycielom w taki sposób, by poznali je, poeksperymentowali z nimi, a następnie wybrali tę jedną, chociaż tę jedną, z którą będą pracować głębiej, którą będą na co dzień wykorzystywać na swoich lekcjach. I tak się właśnie działo. Poza tymi czterema praktykami zaprosiliśmy też naszych nauczycieli, nasze nauczycielki projektowe na warsztaty, podczas których mieli okazję poznawać różnorodne metody, które w naszym poczuciu także sprzyjają pracy z kompetencjami. Poznawali, no, nie musieli się uczyć, ale pogłębiali swoją umiejętność pracy z projektami społecznymi czy badawczymi. Pokazywaliśmy, co to znaczy, co to jest metoda uczenia przez dociekanie. Pokazywaliśmy, jak wielkie zaangażowanie może budzić praca metodą eksperymentów. W czasie edukacji zdalnej też wskazywaliśmy na zaletę odwróconej lekcji. Dużo też staraliśmy się czasu poświęcać i zachęcać do wykorzystywania różnorodnych metod sprzyjających rozwijaniu kreatywności naszych uczniów, czy też pokazywaliśmy, co to znaczy pracować indywidualnie z klasą, trochę po to, by pokonać taki mit, że w klasie 30-osobowej nie ma czegoś takiego jak indywidualna praca z uczniem. Mówiliśmy, jak to robić, na przykład sugerując to, że wystarczy dać uczniom wybór. Można dać uczniom prawo wyboru,
czy dane zagadnienie przedstawią w formie filmu, w formie rozprawki, w formie prezentacji PowerPoint, czy w formie tradycyjnego eseju. Można im dać pewną pulę zadań do wyboru, mogą to być zadania różnego stopnia trudności, żeby to uczyć, albo na przykład dotyczące różnych dziedzin, zadania osadzone w jakichś technicznych aspektach, zadania osadzone w artystycznych działaniach i tak dalej, żeby to uczniowie znowu zdecydowali, które z tych puli zadań będą chcieli opracować. Pracowaliśmy także nad bardzo trudnym w moim poczuciu trudnymi metodami, sposobami, by pracować z kompetencjami behawioralnymi uczniów. Bo o ile na przykład rozwijanie samodzielności myślenia, o którym już trochę mówiła Olga na początku, pokazując cały ten proces wyszukiwania, selekcjonowania, krytycznej analizy danej informacji, jest czymś, z czym jakoś sobie radzimy. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałam okazję rozmawiać z Jędrzejem i Małgosią o tym, czy będziemy w stanie, czy będziemy chcieli ze sobą pracować, Jędrzej zadał mi bardzo ciekawe pytanie, które do dzisiaj pamiętam i które bardzo często prowadziło mnie w trakcie, nawet się zainteresowałeś, w trakcie pracy w projekcie, mianowicie jak rozwijać u uczniów odwagę? Albo jak pracować z wytrwałością. Rozumieją Państwo, to są pytania, których my na co dzień sobie w szkole nie zadajemy. I właśnie temu służyły, czy służą te warsztaty, które miały pomóc nauczycielom właśnie w pracy z takimi postawami, czy też działaniami naszych uczniów. Te metody na początek proponowaliśmy jako coś, z czym można eksperymentować, co można poznawać, trochę się nimi bawić. To było pierwsze pół roku, kiedy jeszcze nie oczekiwaliśmy od uczestników, uczestniczek projektu tego, by na pewno każdą z nich zastosują. Dopiero kiedy pojawił się mniej więcej po pół roku, czy nawet po roku, ten plan indywidualnej pracy i grupowej, wtedy już prosiliśmy o to, by te wybory były celowe, przemyślane, a potem realizowane w sposób systematyczny. Jakby tego było mało, metod różnego rodzaju, technik, pomysłów na to, jak prowadzić pracę, to w pewnym momencie projektu pojawiło się coś nowego. Właściwie nie do końca nowego, bo wielu nauczycieli się odnalazło w tym, ale w taki sposób bardzo precyzyjnie opisane, jako pewna propozycja, która została również przedstawiona nauczycielom. To rzeczywiście można uznać to za nowość, a mianowicie strategię. Przyswajanie sobie wiedzy proceduralnej oraz kształtowanie umiejętności, które oparte są o wiedzę proceduralną, wymaga specjalnych podejść. Tutaj nie wystarczy wykład nauczyciela, nie wystarczą te zwykłe, proste środki, które na ogół stosowaliśmy na lekcji. Używam tutaj tej osoby pierwszej, dlatego że ja sam jestem nauczycielem, byłem nauczycielem historii i wiem, jak się naucza. Więc do tych metod trzeba dodać coś nowego. I pojawiające się strategie spróbuję omówić w oparciu o przykład. Dlatego, że ja akurat się w tym odnalazłem, ponieważ obok historii nauczałem także przez 12 lat psychoedukacji w liceum i w tych właśnie strategiach odnalazłem to, co tak w gruncie rzeczy robiliśmy od zawsze, wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z umiejętnościami, a nie tylko z wiedzą, taką wiedzą deklaratywną, która najczęściej się pojawia na lekcjach. Co to są te strategie? Więc na początkowym etapie pracy z kompetencjami, jeżeli rzeczywiście te kompetencje chcemy rozwijać, to powinniśmy przede wszystkim jakoś je wprowadzić. Wprowadzić wiedzę deklaratywną, czyli pewne strategie, które za tym stoją. Przykładem, którym się posłużę, jest udzielanie informacji zwrotnej. Ja często pracowałem z uczniami nad tym, żeby ich nauczyć takiego podstawowego feedbacku, czyli udzielania sobie nawzajem w różnych sytuacjach informacji zwrotnej. Później dość często pracowałem z grupami nauczycieli, a także dyrektorów i za każdym razem zaczynałem od tego samego, co tutaj jest nazwane
uczenie bezpośrednie. To znaczy musiałem zaproponować im pewną procedurę. Jak się udziela informacji zwrotnej, pewnie prawie wszyscy albo wszyscy tutaj wiedzą. Jest pewna procedura, która trochę inna jest w przypadku uczniów. Są kroki. No, CO proponuje taką składającą się z czterech kroków procedurę, że najpierw jest opis tego, jeżeli udzielamy informacji zwrotnej na temat jakiejś aktywności, co prawidłowo zostało przez ucznia wykonane. Później tego, co ewentualnie trzeba byłoby poprawić, tego, co jest do naprawy. Później informacje na temat tego, jak uczeń ma to ewentualnie poprawić. A na końcu czwartym krokiem jest to, jak nauczyciel widzi dalszy jego rozwój w tym obszarze, w którym się poruszamy. Więc pierwsza rzecz, czyli uczenie bezpośrednie, to jest po prostu pokazanie tej strategii do tego stopnia, że nauczyciel powinien mieć pewność, że uczniowie jakoś sobie ją przyswoją. A więc są możliwe tutaj pytania, po takim zwykłym pokazaniu są możliwe jeszcze jakieś pierwsze próby. Uczeń, który chce się nauczyć informacji zwrotnej, musi przede wszystkim poznać jej strukturę. Jak mówię, te struktury mogą być różne, bo na przykład z dorosłymi na ogół, pracując z nauczycielami, nie udzielamy im informacji zwrotnej na temat rad, te, które im dajemy, chyba że zechcą. Więc to może być taka strategia bądź inna, ale strategię trzeba poznać. Następnym krokiem jest to, co my tutaj nazywamy strategią uczenia przez obserwację i modelowanie. Nauczyciel musi w tym momencie pokazać, czyli na oczach klasy czy grupy uczniów pokazać, jak to działa, udzielić informacji zwrotnej. Zazwyczaj ja to robiłem w sytuacji symulowanej. Prosiłem jakiegoś ucznia, żeby wystąpił. Klasa się przyglądała i krok po kroku pokazywałem im na własnym przykładzie, udzielając informacji zwrotnej, jak to może wyglądać. Modelowanie to nic innego jak pokazanie na sobie, na swoim żywym przykładzie, jak należy to robić, czego uczniowie pragną się nauczyć i czego pragniemy też uczniów nauczyć. Obserwacja to jest oczywiście to, co uczniowie w tym momencie wykonywali, czyli patrzyli na to, jak ja to robię. Zadawali oczywiście pytania, później omawialiśmy tę całą sytuację. I to jest ten zazwyczaj drugi krok w uczeniu się umiejętności opartej na jakiejś procedurze. Warto też dodać przy modelowaniu, jeśli pozwolisz, Januszu, że też świetnym sposobem modelowania jest praca z, czy po zachęcenie jednego z uczniów, który z jakiegoś powodu zna już dane zagadnienie, daną procedurę, by to on był tą osobą pokazującą, czyli tą osobą modelującą. Wiele badań pokazuje, że właśnie to modelowanie, skoncentrowanie na uczniu jest tym, które jest najbardziej efektywne. I jest następny etap, kiedy uczniowie zaczynają sami to wykonywać. Czy jak trening, pokazuje im trener, prawda, jak się strzela w lewe okienko i zaczynają strzelać w lewe okienko. W tym momencie nauczyciel robi coś takiego, co się fachowo nazywa, nie wiedziałem, ale robiłem to wcześniej, celową praktyką. Celowa praktyka, czyli zaprasza uczniów do tego, żeby sami podejmowali takie próby, pokazując im, jaki jest cel, określając strukturę zadania, określając zadanie, dbając o to, żeby zadanie było wyzwaniem, czyli żeby to było coś, co dla nich jest następnym krokiem, a następnie obserwując to, co oni robią w taki czy inny sposób i udzielając im informacji zwrotnej. Czyli tu jest znowu procedura, którą nauczyciel stosujący tę celową praktykę wykonuje. Kiedy zaczynają ćwiczyć, nauczyciel ma jeszcze jedno zadanie, mianowicie robi coś takiego, co się nazywa rusztowaniem. Najprawdopodobniej na samym początku będzie trzeba powtarzać im na przykład, jak wygląda ta struktura, przypominać im. Może się okazać, że czegoś nie zrobią tak, więc nauczyciel powinien jakby, tak jak się buduje dom, prawda, rusztowanie sięga tam, gdzie aktualnie pracujemy. On wspomaga uczniów na rozmaite sposoby, które są konieczne, aby wykonali to tak prawidłowo, jak się tylko w tym momencie da. Jeśli widzi, że już na przykład pamiętają tę procedurę, są w stanie samodzielnie ją praktykować, przestaje im mówić, na czym ona polega. Zdejmuje rusztowanie i zdejmuje aż do dołu w momencie, kiedy widzi ich samodzielność. Na koniec jest informacja zwrotna. Jeszcze jedną taką metodą, która tutaj jest bardzo przydatna, to jest to, co może się pojawić na każdej lekcji. Na każdej lekcji może się pojawić też jakiś element informacji zwrotnej. Jeżeli chcemy, żeby uczniowie szybko tego uczyli, możemy wprowadzić coś, co na każdej lekcji będzie, na przykład na lekcji psychoedukacji. Na koniec udzielamy sobie informacji zwrotnej w parach na temat tego i to jest nasza rutyna.
to się powtarza. Na temat tego, jak cię widziałem w trakcie lekcji, co mi się podobało w tym, co robiłem, o co chciałbym cię prosić, żebyś nie robił, no to mogą być bardzo różne instrukcje, ale takie rutyny muszą się za każdym razem pojawiać. Pozytywne wzmocnienie to z kolei jest taka strategia, która za każdym razem się sprawdza we wzmacnianiu uczniów, kiedy koncentrujemy się na ich osiągnięciach. Ona tworzy przestrzeń, ona tworzy jakby cały klimat tej sytuacji i skłania uczniów do tego, żeby podejmowali wysiłki, żeby podejmowali wyzwania, które nauczyciel im stawia. Więc to się oczywiście pojawia w całym tym cyklu nauczania. Natomiast jednym takim elementem, nie wiem czy go tutaj mamy, wspomagane mistrzostwo. To wspomagane mistrzostwo pojawia się wtedy, kiedy ktoś osiągnie pewien poziom, na przykład umiejętności udzielania informacji zwrotnej, ale to nie jest jeszcze poziom najwyższy, zatrzyma się na tym poziomie, nie jest w stanie go przekroczyć. I wtedy nauczyciel może mu pomóc, koncentrując się na tym jednym elemencie, który powoduje, że on jeszcze nie osiągnął tego, co by chciał osiągnąć albo co jest uważane za jakiś doskonały standard. W przypadku informacji zwrotnej miałem takie sytuacje. To już na poziomie osób dorosłych. Czasami przychodziły te osoby i mówiły, że im jest bardzo trudno dogrzebać się do pozytywów. Jak na przykład udzielałem informacji zwrotnej, to byli nauczyciele uczniom, a uczniowie naprawdę położyli coś, to znaczy kompletnie robili to nieudolnie. To on mówi, że później udzielając informacji zwrotnej nie był w stanie znaleźć żadnego pozytywu, żeby przekazać uczniowi i miał z tym ogromną trudność. Proponowałem wtedy pracę tego typu, żebyśmy razem spróbowali to robić tak długo, aż przekroczy tę trudność. Bo tak naprawdę zawsze można znaleźć coś, co można użyć do tego, żeby pokazać pozytyw w tym, co się wydarzyło. Zawsze można znaleźć taki element czy taki kawałek. No i to są te strategie. Na początku, jak się z nimi zapoznałem, to brzmiało to trochę obco, ale przypomniałem sobie, że tak naprawdę na psychoedukacji robiłem to. Jak jest z nauczycielami, jest różnie. Myślę, że nauczyciele przedmiotowi nie mają zbyt wielu takich doświadczeń i wtedy dla nich rzeczywiście te rzeczy są nowe i rzeczywiście warto o tym z nimi mówić, a nawet ćwiczyć. Tak, to prawda, ale ja myślę, że też bardzo ważne, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, co w projekcie robią uczniowie, żeby te kompetencje realnie się rozwijały. Okazuje się, że doskonałą przestrzenią do pracy, współpracy, rozwijania kompetencji jest nie tylko szkoła, ale wszystko to, co dzieje się poza szkołą, więc zmiana też perspektywy uczenia, zmiana przestrzeni, wyjście poza takie schematy, chociażby w postaci wycieczek edukacyjnych, w których moi uczniowie brali udział, w spotkaniach z przedsiębiorcami, osobami, które zmieniają świat, które tworzą coś nowego i są inspiracją dla młodych ludzi. Wszystkie te działania, które proponowaliśmy naszym uczniom, spowodowały, że zrozumieli, iż zainteresowanie, pasja są też motorem napędowym i jeżeli będą pracować na tym, co lubią, to tak naprawdę nigdy nie będą później pracować, będą się tylko rozwijać i robić to najlepiej, jak potrafią. Czy chociażby zadania interdyscyplinarne, projekty badawcze, o których już dzisiaj było dużo mowy, więc nie będę powtarzała, ale też znalezienie w sobie mocnych stron, zrozumienie tego, w czym ja jestem dobrym, w czym mogę osiągnąć to mistrzostwo i taka wytrwałość w działaniu, to jest ta podstawa aktywności uczniowskich. O tym już kilka razy tutaj mówiliśmy na różne sposoby. Warto zwrócić uwagę na to, że nie da się kształtować kompetencji, rozwijać kompetencji bez samodzielności uczniowskiej, bez samooceny i autorefleksji. To jest ten czwarty, nie krok, tylko obszar w naszym schemacie i te wszystkie rzeczy się pojawiały w różnych momentach i w różny sposób w programie. Między innymi były to narzędzia, były to obserwacje, no jednym słowem cała gama tutaj różnych sposobów, które były temu służyły. Dokładnie tak. Kiedy Jędrzej wprowadzał Państwa w projekt, mówił też o efektach. Na Jędrzeja prezentacji pojawiła się informacja, że aż w 74% uczniowie
uczestniczący w projekcie podnieśli swoje kompetencje proinnowacyjne, te, które, z którymi pracowali. Skąd to wiedzieliśmy? Widzieliśmy to dlatego, że, drodzy Państwo, doszliśmy do wniosku, że oczywiście jak każdy, nie tylko musimy udowodnić innym, ale przede wszystkim sami sobie zadać pytanie, skąd wiemy i czy wiemy na pewno, że te działania, które podejmujemy, które są tak masywne, tak szerokie i przy tym tak różnorodne, rzeczywiście przynoszą efekt, jakim jest wzrost poziomu kompetencji proinnowacyjnych. W naszym projekcie służyły temu tak zwane linie rozwoju. Linie rozwoju, czyli narzędzie, które opierając się na obserwacji uczniów w prawdziwych, konkretnych sytuacjach, opisują z jednej strony poziom, na którym dany uczeń znajduje się w tej drodze do mistrzostwa, o której mówił Janusz, ale przede wszystkim też pozwalają opisać poszczególne kroki, które każdy uczeń musi wykonać, musi zrobić, żeby dojść do tej mety, do tego, jak Państwo widzą w tym nieco nowym ujęciu, bo najpierw mieliśmy tylko trzy kroki, którym jest krok czwarty. Linie rozwoju, czyli tak zwane takie jakby rubriksy, są ułożone w taki sposób, żeby właśnie pokazać ważne etapy, takie przystanki na drodze rozwijania poszczególnych umiejętności i postaw, i one na dodatek mają tą niezwykłą cechę, że te etapy, te kroki są po prostu obserwowalne, czyli można je zaobserwować, patrząc i pracując z uczniami. Po co to robimy? No właśnie z jednej strony po to, żeby wiedzieć, czy te nasze działania przynoszą efekty, też po to, żeby lepiej poznać naszych uczniów, żeby to też była informacja dla nich o tym, jak oni sobie radzą na tej drodze, ale także po to, by definiować, by określać, co jeszcze, co dalej muszę zrobić, by dojść do tego kroku, który jest metą, czyli służą także jako wskazówki do definiowania celów uczenia. Mogą też być pewną informacją zwrotną dla samych uczniów, jeśli wprowadzimy ich w to, czym są linie rozwoju, jak one wyglądają. Dają też uczniom wtedy taką świadomość, do czego dąży i co my byśmy chcieli i wierzymy on także osiągnąć. Chciałabym tylko dodać, że pracując z liniami rozwoju jako wychowawca klasy projektowej i nauczycielka języka polskiego, więc mając w zasadzie kontakt prawie codzienny z moimi uczniami, zauważyłam, że dzięki temu, że te linie powstały, my to mapowaniem nazywaliśmy, każdy uczeń stał się ważny. Już przestała istnieć klasa jako grupa. To było skupienie swojej uwagi i spojrzenie na ucznia jako jednostkę. Jednostkę, dla której planujemy też dalszy rozwój. Więc to jest niezwykle wartościowe w pracy z tym narzędziem. Dokładnie tak. My w projekcie zdecydowaliśmy, że oczywiście w miarę na początku tych już planowych, systematycznych działań zrobiliśmy diagnozę, ale także to, że właśnie po to, by monitorować, by ciągle trzymać rękę na pulsie, takie badanie, takie diagnozy, takie mapowania są powtarzane co pewien czas, właśnie by patrzeć, jak ten rozwój przebiega i co jeszcze albo co inaczej my nauczyciele, nauczycielki możemy zrobić, żeby prowadzić uczniów do mety. Na końcu, drodzy Państwo, obiecaliśmy, że oddamy głos uczniom. Trudno nam było to zrobić, bo no, nie mogli z nami przyjechać, ale poprosiliśmy Olgę o to, żeby zapytała dzieci ze swojej klasy, jak one widzą projekt, co one zauważają w projekcie i o to szybciutko, bo już czas nam się kończy, ale myślę, że po to, żeby to zobaczyć, to nawet warto te parę minut przedłużyć, jak dzieci z klasy 8C ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Janusza Korczaka w Szprotawie postrzegają ten projekt.
Zdaję sobie sprawę, że to było nieczytelny obraz, ale szanowni państwo, to miał być dowód, że rzeczywiście takie narzędzie wykorzystaliśmy i uczniowie wyrazili swoją opinię. Ja nie będę odczytywała tych wszystkich zapisów. Ja wybrałam te i tutaj razem wspólnie dokonaliśmy takiego wyboru, które wydawały nam się najbardziej wartościowe. Ja chciałabym tylko państwu powiedzieć, bo tych slajdów będzie kilka, ponieważ prosiłam moich uczniów, a jest ich 26, więc jest to pokaźna grupa, aby metodą zdań niedokończonych dopisali to, co im się kojarzyło z kompetencjami, z projektem, to jak oceniają swój dwuletni udział w tych działaniach. I tak naprawdę dla mnie, jako dla nauczyciela i wychowawcy, no jest taki, jawi się jeden obraz. To są dzieciaki, które pokochały szkołę. W ostatnim zapisie i na ostatnim slajdzie pewnie będzie ten napis, jak uczniowie pisali w tym dodatkowym, siódmym chyba pytaniu, kocham szkołę, kocham moich nauczycieli. Okazało się, że zauważyli zmiany. To, co im proponowaliśmy, jeżeli możemy, to kolejny slajd, bo tutaj są te myśli, ale też czym dla nich są kompetencje, jak ważne to były działania, jak ważne były to cały ten proces, z którym oni się zmierzyli i dostrzegli wielką potrzebę takich działań. Dostrzegli to, jak nie tylko zmienili się oni, ale również nauczyciele, i to będzie widoczne też w późniejszych slajdach, jak to będzie sprzyjało ich rozwojowi, ich funkcjonowaniu jako ludzi dorosłych w późniejszym życiu, jak ta współpraca, bo akurat tutaj ze mną ta wiązka była rozwiązywana i tutaj te elementy się pojawiły, ale też jak zmieniły się ich lekcje. One były nieprzewidywalne, one, dzieciaki czekały wręcz na lekcje, w których będą mogli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami albo w inny sposób zmierzyć się z wyzwaniem edukacyjnym, dzięki czemu też mogli lepiej się uczyć i na dłużej zapamiętywać. I spodobał mi się tutaj zapis, gdzie napisali, że lekcje były luźne. I tak się dopytywałam, bo to była anonimowa ankieta, co to znaczy luźne, to znaczy co, nie robiliście nic? Nie, proszę pani. Robiliśmy bardzo dużo, ale to my decydowaliśmy, co robimy. Więc ten luz w ich znaczeniu to było ich działanie. Mogli dokonywać wyborów, robić to właśnie indywidualizując chociażby te działania i decydować na rozwiązania. No i również były informacje o nauczycielach, a to, co się najbardziej podobało, to losowanie par, wycieczki, kreatywne lekcje i ostatni, już ten slajd poproszę, to było też to, co było od nich na koniec. Więc w ich imieniu chciałabym bardzo podziękować wszystkim za to, że powstał ten projekt, że kompetencje proinnowacyjne mogliśmy rozwijać z naszymi uczniami i życzenie, to, które się pojawiło, mojego ucznia. Chciałbym, by wszystkie szkoły w Polsce pracowały według schematu projektu Szkoła dla Innowatora, żeby się spełniło, żeby każda szkoła właśnie tak mogła pracować, bo to jest niezwykłe doświadczenie dla nas wszystkich i to są ich naprawdę zapisy, cytowałam wręcz ich wypowiedzi. Jestem z nich bardzo dumna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim państwu za tą z nami obecność. Pamiętajmy, że przede wszystkim edukacja to relacja. Pamiętajmy, że to wszystko, co buduje tą pracę czy efekty pracy nad kompetencjami, to jest głównie to, co dotyczy właśnie bycia z uczniami, oddawania im czasu i też budowanie pewnej wspólnoty. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. Podczas nauki zdalnej nauczyciele chcieli przetestować nasze umiejętności pracy w grupach. Wiele razy braliśmy udział w zadaniach, projektach i konkursach współpracując z uczniami naszej klasy. W każdej grupie przed rozpoczęciem zadania wybieraliśmy spośród nas nawigatora, strażnika czasu oraz strażnika norm. Miało to za zadanie utrzymać naszą pracę w grupach prawidłową i uporządkowaną. Nawigator jest odpowiedzialny za udostępnianie i prezentowanie pracy nauczycielom. Strażnik czasu przypomina swojej grupie o upływającym czasie, a strażnik norm pilnuje kultury pracy i dba o to, by każdy uczeń uczestniczył w lekcji. Wszystkie te lekcje nauczyły nas etyki pracy w grupach i przygotowały do przyszłej pracy w zespołach podczas życia codziennego i zawodowego. Każdy z nas zyskał przydatne doświadczenia. Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tematem pracy w grupach. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ nawet w
normalnej pracy jest on używany na co dzień. Jest to bardzo fajna alternatywa, gdy mamy naprawdę duży zakres materiału. Nauczyciele to widzą i dzielą nas na grupy. My możemy sobie z tego spokojnie skorzystać i możemy mieć fajny czas, zarobić dobrą ocenę i możemy sobie dyskutować o tym, co wiemy, co myślimy, co powinniśmy dodać, a czego nie powinniśmy dodać. Każdy daje swoją cegiełkę i tak powstaje naprawdę dobry projekt. My lubimy pracę w grupach, lubimy pracę z drugim człowiekiem i my wydaje się, że więcej tych prac w grupach i będzie idealnie. Jesteśmy szkoła dla innowatora, często pracujemy w grupach. Dzisiaj na biologii rysujemy życie człowieka na linii. Co jedziesz? Praca błędu polega na tym, aby uczenie po popełnieniu błędu się nie poddało, tylko dążył do naprawienia. Pamiętajcie też o tym, aby traktować błędy jako kolejne doświadczenie, a nie porażkę. I pamiętajcie o tym, że każdy popełnia błędy. Nauczyciele przekazują nam informację zwrotną w różnej formie przy okazji kartkówek, sprawdzianów, ale i także pracy w grupie. Dziś postanowiliśmy zapytać naszych kolegów i koleżanek, jaka informacja zwrotna najbardziej pomaga im w nauce. Podejdźmy do stolika numer 1 i zapytajmy uczniów o zdanie. Jaka informacja zwrotna jest twoim zdaniem skuteczna? Powinna być konkretna i zrozumiała dla mnie, żebym mogła wyciągnąć z niej pomocne wnioski. A waszym zdaniem? Powinna być szczera, wskazywać plusy i minusy mojej pracy. Ważne, aby motywowała mnie do dalszej pracy. Teraz dokończcie zdanie. Informację zwrotną warto stosować, ponieważ... wspiera w rozwoju. Uczy, jak się uczyć. Pozwala uczyć się na błędach. Teraz wy dokończcie zdanie. Wzmacnia i daje wskazówki. Pozwala się rozwijać i motywuje do pracy. A co wy możecie powiedzieć o informacji zwrotnej? Informacja zwrotna jest dla mnie jak drogowskaz, który ułatwia mi naukę. Zmniejsza stres, ponieważ nie ma ocen. To jest zdanie uczniów naszej klasy. Byli z wami Adam Waciński i Karol Poszepczyński. Cześć! Dzisiaj zajmujemy się tematem, który polega na zadaniach interdyscyplinarnych. Zacznijmy od tego, co to są zadania interdyscyplinarne. Zadania interdyscyplinarne polegają na rozwiązywaniu osadzonych problemów w naszym świecie. Zadania interdyscyplinarne polegają na dobieraniu się od 3 do 5 osobowych grup. Uczniowie wykonują jeden projekt przez dany termin. Zazwyczaj taki projekt trwa od 2 do 3, a nawet 4 tygodni. Zadania interdyscyplinarne przeważnie przygotowują nas do pracy w przyszłości. Dlatego jak największa ilość nauczycieli próbuje organizować takie zadania w swoich szkołach. No w szkołach, w których uczą. W ramach projektu edukacyjnego podjęliśmy temat energii. Na fizyce zaczęliśmy od tego, co to jest energia, jakie znamy jej rodzaje oraz źródła. Na lekcji geografii przeglądaliśmy mapy świata w celu poszukiwania różnych elektrowni. Na chemii podjęliśmy temat energetyki jądrowej. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy gdyby Maria żyła, to by w atom wierzyła. I przeprowadziliśmy debatę na temat budowy elektrowni jądrowych w naszej okolicy. Dobrostan uczniów. Dobra atmosfera panuje na lekcjach i na przerwach. Nauczyciele doceniają w formie ocen i pochwał słownych. Aktywność fizyczna. Jesteśmy aktywni fizycznie dzięki 3 lekcjom WF-u w tygodniu. Dobre relacje z rówieśnikami są i przyczyniają się do tworzenia miłej atmosfery na lekcji. Jesteśmy pytani przez nauczycieli o zdanie i wspólnie podejmujemy decyzje. Przejrzyste zasady pracy i współpracy ułatwiają nam naukę i porządkują system pracy. Otrzymywanie konstruktywnej informacji zwrotnej pomaga w nauce i wskazuje, co potrafię, a nad czym muszę jeszcze popracować. Ciekawe lekcje, innowacyjne metody nauczania aktywizują nas do pracy. Nieobciążanie nadmiarem zadań, prace domowe przystosowane do naszych możliwości i czasu. Pozytywna samoocena poprawia nasze samopoczucie. Dobrostan uczniów polega na tym, że uczniowie mają
dobry kontakt ze swoimi rówieśnikami i rówieśniczkami, umieją z nimi współpracować. Dobry kontakt mają również z nauczycielami, mogą na nich polegać, nie boją się chodzić do szkoły. Mają jasno wyjaśniony plan działania, lekcje są ciekawe, nie są obciążani zadaniami domowymi. Są doceniani, a nie krytykowani. Tak ogólnie to atmosfera w szkole jest miła. Dzień dobry. Jesteśmy uczniami zespołu szkolno-przedszkolnego w Kamienicy. W tym roku po raz pierwszy realizowaliśmy projekt pod nazwą Zadbajmy o Kamienicę. Chcielibyśmy Państwu przedstawić, jak realizowaliśmy nasz projekt. Zapraszamy do oglądania.